W piątek, 20 października, odbył się kolejny wernisaż w pracowni plastycznej Kontrasty, prowadzonej przez Zuzannę Śmieja. Chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować za zaproszenie do Waszej pracowni. Zawsze się bardzo cieszę na te Wasze spotkania, ponieważ na tych wernisażach dopiero mogę zobaczyć, co Wy tutaj tworzycie. Młodych, pięknych artystów, którzy tak cudownie tworzą, że powiem Wam szczerze, za bardzo nie wierzę, że to wyście robili. Może to jednak Pani Zuzia, co? Albo rodzice? Nie, na pewno. Chciałam bardzo podziękować dzisiaj Pani Zuzi, ponieważ jesteśmy tutaj prawie wszyscy i Wasza pracownia prawie w całości. Gratuluję za wygrywanie. W podróży ze sztuką to tytuł wystawy, która miała połączyć podsumowanie dorobku młodych artystów z ubiegłego roku szkolnego, a także zaprezentować prace plastyczne powstałe podczas pierwszego pleneru artystycznego. Zorganizowałam. Było super moim zdaniem. Nie wiem, jak tam uczestnicy odbierają nasz plener. Zresztą nasze dzieła plenerowe można tutaj po mojej lewej stronie zobaczyć. Chcę pokazać taką prezentację z naszego wyjazdu, z naszego pleneru. Można pooglądać, powspominać. Może kogoś to zachęci na kolejne wyjazdy. Może ktoś z nami wyjedzie w przyszłym roku albo. Młodzież, która w okresie wakacyjnym wyjechała poszukiwać inspiracji u stóp Babiej Góry, mogła pochwalić się pięknymi pejzażami, czy też kompozycjami przedstawiającymi elementy przyrody lub architektury drewnianej. Podczas wernisażu zaprezentowano krótkie prezentacje przedstawiające życie codzienne w pracowni oraz wyjazd plenerowy do Zawoi. W organizację imprezy włączyła się najstarsza grupa młodzieży kontrastowej, przygotowując do tego wydarzenia pracę i salę plastyczną oraz rodzice, którzy swoimi pysznymi wypiekami zwieńczyli uroczystość. Część wystawy, prezentująca głównie grafikę i rysunek, można oglądać do końca roku szkolnego w budynku przy ulicy Habrowej 9. Jak co roku, wernisaż okazał się owocnym spotkaniem z rodzicami artystów i ich przyjaciółmi, gdzie mogliśmy wymieniać swoje spostrzeżenia i opinie.